zamykają seminarium. W tle oskarżenia o molestowanie USA, założone przez Polaków seminarium kończy działalność po 137 latach. Wyższe seminarium duchowne świętego Cyryla i Metodego w Oerhard-Lacke, w stanie Michigan, zakończy swoją działalność po 137 latach. Stanie się to wiosną 2022 roku. Placówka zapewnia, że decyzja nie ma związku z oskarżeniami wysuwanymi wobec byłego rektora, księdza Mirosława Króla. Placówka zostanie zamknięta decyzją Rady Regentów. Uzasadnia to ona m.in. spadkiem liczby zapisów ze względu na zmiany demograficzne w Ameryce, a także wprowadzeniem przepisów niepozwalających polskim seminarzystom na przenoszenie się z jednego seminarium do drugiego. Rada, nie chodzi o księdza Króla cytowany przez dziennik Detroit Free Press, przewodniczący Rady Regentów Stephen Gross zapewnia, że zamknięcie seminarium nie wiąże się z kontrowersjami wokół oskarżeń byłego kanclerza ksiądz Mirosława Króla w toczącym się procesie o molestowanie seksualne pracowników. Sam duchowny zaprzecza zarzutom. Wyjaśnijmy, że ksiądz Król został pozwany w procesie cywilnym przez dwóch byłych podwładnych o napaść i molestowanie seksualne. Sprawę bada również prokurator generalny stanu Michigan. Nikt jeszcze w tej sprawie nie usłyszał zarzutów. Z reportażu TVN24 wynikało, że ksiądz Król pozostawał w bliskich relacjach z kardynałem Stanisławem Dziwiszem. Pochwały Jana Pawła II, seminarium zostało otwarte w 1885 roku w Detroit i przeniesione do Oerhard-Lacke w 1910 roku. Obecnie dzieli 46,5-hektarowy kampus nad jeziorem Oerhard-Lacke ze szkołą średnią starszy Marys Preparatory. Spotkało się z pochwałami świętego Jana Pawła II, który odwiedził je dwukrotnie, zanim został papieżem, podał Detroit Free Press. Przewodniczący Rady Regentów Szkół Oerhard-Lacke, która nadzoruje seminarium i liceum i polską misję na terenie kampusu, wyjaśnił gazecie, że placówka została założona, aby kształcić polskojęzycznych księży dla amerykańskich parafii, które miały duże polskie kongregacje. Przez Oerhard-Lacke przewinęło się łącznie ponad 1000 takich duchownych. W ciągu ostatnich 15 lat 90% naszych seminarzystów stanowiły osoby przenoszące się z seminariów w Polsce. Stało się dla nas oczywiste, że nie będziemy mieli dosłownie żadnych nowych seminarzystów, dodał Gross. Zapowiedział, że 3 z 11 kleryków studiujących obecnie w Oerhard-Lacke powinno ukończyć uczelnię przed jej zamknięciem. Pozostali zostaną przeniesieni do innych amerykańskich seminariów. To była wspaniała instytucja, Gross zwrócił uwagę, że niektóre kościoły w Detroit i Hamtramck wciąż odprawiają msze w języku polskim, ale czasy dużych, wyłącznie polskojęzycznych parafii minęły. To była wspaniała instytucja, która zrobiła tak wiele dla wiary i dla Polonii i dla swojej misji przez bardzo długi czas. Jej misja została wypełniona, przekonywał. List do sponsorów. Regenci wystosowali cytowany przez lokalne media list do sponsorów. Przekonują w nim o woli kontynuowania misji kompleksu w Oerhard-Lacke. Naszą wizję pozostaje rosnąć i inwestować w sukces szkoły średniej starszy Marys Preparatory, polskiej misji, polsko-amerykańskiego centrum liturgicznego, groty mariańskiej Matki Bożej z Lourdes, kaplicy Matki Bożej w Oerhard-Lacke, archidiecezjalnego sanktuarium ŚW Jana Pawła II, a co najważniejsze, naszej wiary katolickiej, zapewniali regenci. Jak akcentuje Platforma Cyfrowa Medium, regenci koncentrują większość energii na rozwoju szkoły średniej. W roku 2020 przyjęła 134 uczennice, kształcące się w oddzielnych klasach od chłopców. W rezultacie całkowita liczba wzrosła łącznie do 649.